Kraków zna każdy Polak. To królewskie miasto i dawna stolica, ale to też miasto, w którym powstał pierwszy na polskich ziemiach uniwersytet. I to tutaj, tymi samymi uliczkami, którymi poruszają się codziennie studenci i mieszkańcy miasta, dawniej przechadzali się zapomniani dziś wybitni naukowcy i mężowie stanu. Za sprawą najpierw wojny, potem okupacji, a jeszcze potem 50 lat PRL-u, świadomość tego, że mieliśmy w międzywojennej Polsce wolnorynkową szkołę w ekonomii złożoną z wybitnych naukowców, jest w Polsce właściwie żadna. Ekonomiści tacy jak Heidel, Rybarski czy Krzyżanowski spokojnie mogą zostać nazwani ekonomistami wyklętymi, bo zostali niestety skutecznie wyklęci z naszej pamięci. Zarówno czasy obecne, jak i okres największego rozkwitu szkoły krakowskiej w ekonomii przypadają na czasy przełomowe dla historii naszego kraju. Wtedy odzyskanie niepodległości i odbudowa państwa, a dzisiaj budowa nowoczesnej gospodarki. Dlatego warto przypomnieć o Krakowiakach nie tylko ze względu na dziedzictwo narodowe, ale także ze względu na to, jak wiele możemy nauczyć się od wybitnych ekonomistów właśnie dziś, a ich rady wykorzystać tak, aby więcej nie popełniać błędów przeszłości. Filmu nie zrealizujemy bez pomocy tych, którym, tak jak nam, zależy na przypomnieniu o Szkole Krakowskiej w ekonomii. Już teraz mamy zebraną zdecydowaną większość środków, ale poszukujemy dodatkowych po to, aby film wydłużyć i zaprezentować dodatkowe sceny. Za wszelką pomoc z góry wszystkim bardzo dziękuję.